Człowieku, na Adamka jest aż złoty 60. Ja nie wiem, czy ja nie zaryzykuję nie pierdolę 60 zł na Adamka. Ja pierdolę. Siemo, siemo. Dasz Anbana mamoniasty. Pewnie, że tak. Od razu z Nate'a. Słyszałem, że wpadł ci becik na Adamka. A jak już wiedział, że mi coś wpadło. Ty, wpadło mu, kurwa. Czy banery reklamy na streamie, nie ma kasy. No to już ostatnio był temat o tym, że na pewno na 100 miliardów procent mamon zarabia gdzieś takie. Mamon Sekiro, Fame MMA, jazda z łajzami. Patrzę. A ty, Sawkę, ty tego nigdy nie wiesz, mordeczko. Ty nigdy nie wiesz, czy z kimś bijąc się w ringu nie dostaniesz po prostu w głowę, nie padniesz i nagle nie będziesz mógł się podnieść. Tego nigdy nie wiesz. Że co? Już nawet nie wiesz. Tutaj gościu pisze, Zara Box, gdy do niego zadzwoni, rzuci sumę, to zmieni zdanie. No ale to przecież wy się tam nie pozabijacie, tylko to sportowa waleczka. Jeszcze za kaskę. Nie wiem, wy nie wiecie, że każdy zawodnik... Już nawet nie mówię, że w Fejmie, tylko gdziekolwiek. Zawsze podpisuję klauzulę na taką ewentualność. Że umrze? Kurwa. Nie wiedzieliście o tym nawet? Wyobrażasz sobie walkę demon z mamon? Ale powiem ci, że jakoś to tam w głowie moja wyobraźnia potrafi coś takiego stworzyć. Takie dwa dziady, kurwa. Tak powoli chodzą po ringu i się tuką. Kurwa, wyobrażam to sobie, no. Tak a propos tych walk, to właśnie chyba szybciej wydaje takiego demonza niż mnie. Bo oni chyba właśnie podobnie są wzrostowo, wagowo i nawet kurwa chyba wiekiem. Ja to w ogóle co innego jestem totalnie. Ale wyobrażam sobie, no. Serio dostał kurwa walkę. No tak, kiedyś było o tym głośno. On naprawdę dostał walkę, mamo, ale odmówił. Kurwa, ale jaja, co? Ciekawe ile kasy mu dali. Nie powie pewnie. Ale też pewnie była propozycja i gdzieś to było napisane. Ciekawe, kurwa, z kim mu zaproponowali tą walkę i ile tam kasy było. Mega ciekawe. No, przeczytaj sobie. Jest coś takiego jak kolano kinomana. Przeczytaj sobie. Od siedzenia masz. Jeżeli siedzisz na krzesełku i nogi masz pod kątem... kinomana? W dół. To cały ciężar siedzenia przechodzi ci na kolana. Nawet tego nie wiesz. Kolano kinomana. To jest bardzo częsta przypadłość i to tylko w Stanach leczą. Jak coś jest bardzo drogie. Przeczytaj sobie, to się dowiesz. Co sądzę o was... formule bokserskiej. A jaki kurs na Adamka jest? O, już chcę obstawiać. Człowieku, na Adamka jest aż złoty 60. To stary, to ładnie. To bardzo wysoki kurs. Mordo. Ja nie wiem, czy ja nie zaryzykuję nie pierdolę z 1000 zł na Adamka. Ja pierdolę. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale jak jest kurwa jakiś temat, czy on kupi jakąś grę, albo może coś tam kupi, żeby coś tam ulepszyć, to on mówi zawsze, że kasy nie ma. Ale kurwa, 1000 zł na Adamka, żeby obstawić od razu, kurwa. Ja nie wiem czemu, ale on coś ma takiego w sobie, że on uwielbia wypierdalać kasę na takie głupoty. 500 na jakiś zestaw, kurwa, w Valorancie, co to naprawdę kupił niedawno. Tutaj, kurwa, jakieś 1000 zł na jakiegoś Adamka. Ja nie wiem, kurwa. I tak bez kapy mówię. Ty, no, dziwisz się, że dają wszyscy na Adamka? Dziwisz się? Bo jak on czegoś nie chce, tego wymówkę, że nie ma pieniędzy, no, bardzo możliwe. Tak naprawdę, jak czegoś ci się nie chce, to możesz wymówkę do wszystkiego, kurwa, zrobić, no. I on to opanował do perfekcji. Mamet jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale w innej płaszczyźnie. Boks jest, kurwa, inną płaszczyzną. Jaki mały kurs? Złoty 60 to nie jest mały kurs na pewniaka. Czy banery reklamowe na streamie, ale nie ma kasy. No to już ostatnio był temat o tym, że na pewno na 100 miliardów procent mamon zarabia gdzieś tak jak najniższa krajowa, albo nawet może trochę tam poza. A jakoś ludzie chodzą po ulicy, funkcjonują, kurwa, robią zakupy, żyją. Jeszcze potrafią sobie tam trochę zostawić tych pieniędzy, oszczędzać. Siema, siema. Dasz Anbana mamoniasty. Pewnie, że tak. Od razu do Nate'a. Pewnie, że tak, bąbelku. Proszę bardzo, a za co dostałeś? Niesamowity, nie ogarnia podstawowej mechaniki. Aha, bo ty mnie zwyzywałeś. 6 rund. 100% Adamek. 100% Adamek. Czym prędzej obstawić chcę. Jutro może już obstawiam. Kurwa.
On naprawdę jakieś 1000 złotych na szatanka, kurwa, wstawia. 100% na damy. Jeszcze 6 rund. Mordo. Lubię bardzo Mameda, ale tutaj to wydaje mi się, że ojoj, ciężka walka będzie Wygrał Mameda. akurat? Tak? O kurwa, no ciekawe. I to nie dlatego, że lekceważę Mameda, po prostu wiem, jak dobrze Adamek jest. Ty, to trzeba się teraz zapytać. Bo ja kurwa teraz wejdę na live'a. Się zapytam. Słyszałem, że padł ci becik na Adamka. O. Zobaczymy. Kurwa, on już godzinę tu stoi, bije te boty. On w transie jest. Ale ta walka już była, już, to, już jest po, tak? Jak obstawił, to niby wygrał. Tak? Dobra, zobaczymy. Mot mu napisał, że już jest rozgrzany na parę lat, żeby już grał. Kurwa. Kurwa, no na pewno widzi. Bo cieszę się, że mamą tam potrafi godzinę siedzieć. Jezus. Hehehe, no a jak już wiedział, że mi coś padło. To nosia silwerek. Ty, wpadło mu, kurwa. Powiedział, że serio mu wpadło. No to dobra, mamy już przy kasie w takim razie. Jaki tam był kurs, kurwa. No teraz to będzie miał kasę na Izaka i te inne gierki. I Na więcej co nie miał drugiego kasy żeglarka. wcześniej. Co ty p***olisz? Siema, siema. Pokaż mi nie dwóch, nie czterech, nie 50, ale chociaż jednego zawodnika MMA, który toczy walkę MMA na więcej niż 3 rundy. Pokaż mi. Dokładnie, w boksie masz więcej rund jeszcze, więc im więcej rund, tym bardziej dla Adamka jest. Bo bokser jest o wiele lepiej kondycyjnie zbity. Tak, poważnie teraz pytam. Pokaż mi. Bo ja nie pamiętam żadnej walki w MMA, żeby walczyli chłopy 10 rund albo 12. Nie pamiętam takiej sytuacji, jak żyję. Także ostatnie trzy podejścia i tyle macie z tej gry. Bo ostatni Chcieliście to mówię, to jest pajacować, cały dzień podobało mi jeden. się pajacowanie. Więc to za dużo I czasu tyle mam do jest. powiedzenia. Więc módlcie się, żebym to zrobił w te 2 tygodnie, bo już jest koniec Módlcie słowa. się. Nie chce mi się, zachowujcie się. Módlcie się, że tego bossa zrobię, inaczej nie gram w grę, kurwa. Co on powiedział? Jak łajzy pierdolone, żeby tylko kurwa gorzej miał ktoś, żeby trudniej, żeby to, żeby się pośmiać, żeby krzywdę ludziom zrobić. Takie tutaj są na tym Twitchu, że normalnie nie wierzę, po prostu. Jak wy możecie sobie patrzeć w lustro. Tylko robi się pod górkę, wiecznie problemy ludziom, wiecznie. I ostatnie konfidenti mam i koniec gry. Może Konfidenti. jakoś. A co to jest ta szara małpa w ogóle? Skąd ona się urwała w ogóle? To jest żona tej białej może, czy coś. GG. Koniec tej gry. Część druga. Zaczynamy. Patrzymy. Mamon Sekiro najgorsza gra roku i Miyagi. Dobra, patrzę. Według Mamona Sekiro to najgorsza gra roku. Może też takie nagrody powinny być. Z najlepszą i najgorszą. No niestety, Dzięki, no ja bardzo nie jestem w dziękuję. stanie przez to grać, widzowie. Trudno. Ja nie jestem w stanie przez to grać. A oni nie dają mi możliwości tego wyłączyć. Wystarczyłby tylko, żeby nie było możliwości kopięcia. Turn off Narzędzia kick. protezy. I robisz to na własną odpowiedzialność i nie mam problemu. Lewy myszki przy skoku to jest atakowanie, a nie kop. Kop to jest jak drugi raz skok naciskasz. Patrz. To takie pierwsze Widzisz? wyjątkowe będzie, Raz, potem to dwa. już co Raz, innego. dwa. I tak samo jest na scrollu. A nie możesz zrobić, żeby machnięcie jednym kółkiem było tylko jednym skokiem bez niczego. Nie możesz tego zrobić, bo automatycznie ci kopie, patrz. Mi się wydaje, że to nie problem myszki, tylko jesteś po prostu pany. A mi się wydaje, że możesz stąd wypadać. Ludziki się Bo szkutują. nie umiesz Dzięki, mózgu dzięki. używać. 96 rocznik. Masz w tym momencie lat. Podejrzewam, że gdzieś, nie wiem, powiem 25-26. I dalej nie posiadasz umiejętności używania mózgu. Przed chwileczką ci nawet baranie pokazałem. Zobacz, baranie, bo będę cię już po imieniu nazywał. Zobacz, baranie. Na chuj ta klawiatura na ekranie. Akurat to jest dobre, bo on powie, że coś tam nie kliknął, albo kliknął, a tu widać jak na czarno-białym. To akurat spoko, że jest. Jak skaczesz baranie, to kopię. Jak skaczesz scrollem. Widzisz baranie p***lony? Widzisz baranie? Widzisz? Widzisz. Tak? Jak skaczę na drugim klawiszu, zobacz, nie ma tego. Widzisz baranie? Chociaż podejrzewam, że dalej do mózgu nie dotarło, bo za głupi jesteś. Więc wypalaj O, stąd. jest! Ale k***a, no jak to zrobić? Jak to obejść?
Nie jest przypisane, myślę. Po prostu w grze Miyagiego jest tak, że jak używasz raz skoku, zobacz, mam na shifcie skok, patrz, użyję go raz, jest normalnie, użyję jeszcze raz, to co na spasy, jest normalnie, no. Ale jak użyjesz dwa razy skoku, czyli wyskoczysz i w skoku jeszcze raz shift nacisnę, czyli drugi raz skok, dopiero kopię, patrz. I na scrollu używasz raz scrolla, a on kopie. A powinno być, patrz, raz i dwa, i dopiero powinien kopie. Nie, tak nie powinno być, kurwa. Jak scrollujesz, to ty klikniesz tak naprawdę w chuj. Dlatego, kurwa, jestem bany, hop. Tam niektórzy w grach włączają te, kurwa, jakieś, nie wiem, drzwi się szybciej otwiera, czy coś tam, tym scrollem podnosi rzeczy. Dlatego ludzie na tego scrolla czasami sobie ustawiają bindy. To czemu on się dziwi, że mu dwa razy coś tam niby gra odbiera, jak on tym scrollem tak, o kurwa, leci. Czy ty klikniesz tak naprawdę tam na taki jeden scroll, to jest, nie wiem, może 10, kurwa. Dobrze to działa, to czemu on jest jakiś zdziwiony? W czym jak to można grać w ogóle Souls na scrollu, no on tak gra. Dwa? Tak mamo skacze w Sekiro. No i on by zrobił coś takiego i by miał problem, czemu mu skacze parę razy, a nie raz. A to spoko, w ogóle opcja jest. W których gierkach to może być przydatne. Srania gracza. W żadnych grze tak mi nie nasrali. Nie czułem się tak nasrany jak tutaj, gdzie nie mogę przebindować tego. Ja nie jestem w stanie już się tego odzwyczaić, no po prostu będę im skakał po głowie i nie będę uderzał, no nic nie poradzę widzowie, no. Po prostu nie będę ich bił. Po prostu nie będę ich bił, będę tracił po 5 uderzeń. Co? Na to spędził pół godziny, żeby pierdolić o tym. A szkoda, bo akurat przeskakując nad tym jego mieczem, patrz, będę go kopał, no nie? Przez co będę ginął praktycznie, bo będę dostawał hita w nogę. No trudno, no będzie kopał. Po prostu będzie kopał i tyle. Ja skoku użyłem już dwa razy jak coś, no nie? Trzeci raz. O. No i właśnie o to chodzi. O. Nic nie, nie, no nie da się. Nie da się, bo on zamiast go uderzyć te dwa razy, to są właśnie te dwa hity. To są właśnie widzowie te dwa hity, które bym wygrał to, no nie? To są właśnie te dwa hity. Patrz, teraz nie skoczył. Nie mogłem uciec. A, bo mapa za mała. Dlaczego drugi raz? Dlaczego? I to targetowanie, to jest w ogóle. Bo na scrollu ma, kurwa, dlatego drugi raz. Nie, no nie mogę nic zrobić. Dwie rzeczy, które są najgorsze w tej grze, to jest A, scroll. Nie możesz sobie kontrolować tego kopnięcia. I druga, kamera, że jak masz dwa targety, to nawet nie możesz, nie jesteś w stanie zalokować tego mamy na jednym, na tylko zmieniasz się automatycznie na drugi. I nie możesz tego wyłączyć. Bo ze względu na to, jak się ustawisz, gra sama decyduje, w kogo chcesz bić. Pierdolę, ja pamiętam, jak te dwie małpy robiłem, to bez, kurwa, tego fioletowej mocy i bez tego, chyba, tego czegoś tam, kurwa, że więcej w ogóle bije. Bez tych mocy to, kurwa, zrobiłem. A ona wszystko odpalone nie może, kurwa. Nie ma żadnych filmów. Wchodzimy na mój kanał. YouTube Studio. Nie, ja normalnie widzę filmy. Ja tam normalnie widzę, że są filmy. Więc no nie wiem. Chyba kłamałeś. Pierdalasz teraz. Dobra. Chyba tak. Jak w Terrarii. Wkręciłem, tylko odrzuca mnie to, że srają twórcy gier na gracza. Że twórcy gier srają na gracza. Ziomuś, to mnie boli, wiesz? Wiesz, co mnie dlatego, boli? Dlatego, że ja bym chciał możliwość mieć wyboru ze scrollem, a nie mam. Ja nie mogę go atakować przez to. Patrz, zobacz. Zademonstruję wam, jak to wygląda. Patrz, z shiftem, pa. Rozumiesz? To było z shiftem, a to masz ze scrolla, patrz. Rozumiesz? Jest zupełnie inaczej. Mniej hitów mogę dać dzięki temu. Ale on, kurwa, wymyśla. Jezus. Zobacz, zobacz. Przez to, że się odbijam od jego głowy, a go nie biję, nie przerywam mu animacji ataku. No nie, no nie da się, widzowie, no nie da się. Nie da się. To jest niemożliwe dla mnie. To jest dla mnie niemożliwe to zrobić. To jest dla mnie niemożliwe, bo patrz.
Bez kitu. Mamon jest oburzony, kurwa, że jakiejś opcji nie ma, co tylko jedna osoba na, kurwa, tam 10 milionów graczy chce tego korzystać. Jest oburzony, że tego nie ma, no, nie dodali, nie pomyśleli o nim jednym. Biedny. Ajdę bardzo się święty. Nie no. W tej grze jest timing najbardziej ważny i właśnie dzięki temu, że masz to. Zobacz. Rozumiesz? Kiedy odjął kod na KFD, chyba jeszcze bardziej muszę dopierdolić i lepsze wyniki mieć. A powinienem Może zeskoczyć i wtedy tuf, będę tuf, miał. tuf, 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 i odskoczyć. To nie mogę, bo przez ten czas powiedzmy, jak skaczę na gościa i opadając. Chociaż kiedyś była taka streamerka, co na tam mniej niż 50 widzów miała, kurwa, nawet tam chyba nie ćwiczy, nie chodzi na siłownię i nic. A miała tam, kurwa, deala z tym KFD. Nie wiem, o co chodzi. Mam powiedzmy 3 sekundy, to robię raz, dwa, trzy, cztery, po czym odskakuję. W momencie, kiedy już żyjesz dwa razy skoku, skaczesz na nie. Tawerka sportsmenka. No, ja nawet chyba 2 dni temu od nich hosta dostałem. Czy tam ostatnio. To ona miała, no. Nie wiem. Niego, odbijasz się od głowy i to schodzi z 5 sekund. Jak odpadasz, dostajesz hity i nie możesz ich uniknąć. Taka jest różnica. Taka jest z tym różnica. Przez to kopnięcie w głowę stuna, nie robię i nie. On zaraz się popłacze, kurwa. Niech on już to zmieni, no. W chuj on na siłę tym scrollem, kurwa. Chce grać. Ujebał sobie, że jakiś skok na scrollu ustawi, kurwa. Gra mu przez to w ogóle jakieś kopniaki robi non-stop i dalej to gra i płacze. Niech on to zmieni, kurwa. Przez to kopnięcie w głowę stuna, nie robię i nie kończę przez to fajta, już była walka zrobiona, Miyagi ty głąbie zasrany. Biedny dziadek. Ja Rozpacz. miałem stuna na tej małpie krytyki, zostaje ostatnia, wyskakuje, zabijam ją, koniec. Przez to, że mi się odbił od jego głowy, zrobił fitokołka, nie nabiłem mu stuna. Przez to, że podczas skoku nie uderzyłem te cztery razy. Nie płaczę, tylko jestem po prostu bezradny, bo twórcy gry wysrają się na gracza. Wysrali się na graczy z klawiaturą, rozumiesz, i myszką. Wysrali. Co, kurwa? Ty bez kitu, jaką ja reklamę miałem, kurwa. Słuchajcie tego, niech ktoś sota zrobi, jakie jaja. Nie zwróciłem na to uwagi. Mamą płacze i takim lamentem mówi, nie no, o tym scroll coś tam. I kurwa reklama była, żeby uniknąć żałoby jakiejś, kurwa, żeby ludzie samobójstwa nie popełniali czy czegoś tam, kurwa. To jest taka Jakie prosta jaja. walka, ja już widzę, jakie to jest proste. Nie mogę, kurwa. No mnie to śmieszy bez kitu, że mamon akurat, kurwa, gada, że się skakać nie da w grze. I jest reklama fundacji. Słonie na balkonie, kurwa, że ludzie samobójstwo popełniają. A on akurat gada, że się skoczyć nie da, kurwa. Słonie na balkonie. Jakby mamon za gruby był, nie mógł z balkonu skoczyć. Ja pierdolę. A Idziemy popcha? farmić granulki. Gdzie mogę kupić granulki? Gdzie mogę kupić granulki? O, bardziej O, ty ukryty za trudne. ludzika, dzięki. Twoje życie jest za trudne i musisz kupić się potem w internecie do 4 ludzi. dolary za ludzika, dzięki. Twoje życie O, widocznie jest za dwa trudne, a nie ludziki, te dzięki. małpy. Ja w życiu nie powiedziałem, że 8 małpy są dolarów. trudne, gościu. W życiu nie powiedziałem, że te małpy są trudne, bo to nie jest wina małp w tym momencie to, co robię. To nie jest problem z To nie wina małpami, małp. tylko to jest problem, gościu, z tym, że nie możesz wyłączyć kopnięcia w skok. To jest ten problem. Ale ja rozumiem, że masz problemy z rozumieniem tego, co się do ciebie mówi i nie rozumiesz tego, co ci mówię. Nawet mało tego, pokazywałem wam oczami, żebyście widzieli. No, 8 dolarów to jest taki donate. Jak nie? Właśnie napisał, że małpy są za trudne dla Mocny. mnie. Dlaczego? Tłumaczę ci, kretor, tłumaczę ci jak rozumnemu człowiekowi. Ostatni Geneza raz wam planety tłumaczę. małp. W ogóle mega fajne filmy były te z tymi. Geneza planeta małp i tak dalej. Tam chyba 3 filmy były. Mega spoko są. Ktoś oglądał, to wie. I potem was od razu permuję za to pytanie. Patrz, jak podskakujesz innym klawiszem, on ci nie kopie. Widzisz? Widzisz? Odpowiedź mi, widzu. Widzisz? Kreator 2137. Widzisz? Nie kopie, prawda? Widzisz? A jak używasz scrolla, to kopie. Rozumie twój mózg już? I nie możesz wyłączyć tego kopnięcia. A ja od 20 parę lat skaczę na scrollu w różnych grach i nie jestem w stanie się odzwyczaić od tego. A jakbym chciał to odbindować, to niestety twórca gry powiedział: sram na gości, co grają na komputerze. Tak, na sram na gościa jednego na 10 milionów, co kurwa skacze na scrollu Sekiro. Tak mówi Miyagi i słusznie moim zdaniem.
No nie będzie dla jednej osoby specjalnie kurwa czegoś dodawał w opcjach grzebał. Mam ich w dupie. Dajcie hajs tylko. Tak się czuję w tym momencie. Nie wiem, Karolku, co u twojego taty. Go tu raczej nie ma, ziomuś. Raczej gdzieś pije prędzej niż tutaj siedzi. Jest weekend. To nie skacz na scrollu. No debil. Po prostu debil. Nagle koniec. Śmieszny koniec był. No debil. Po prostu debil. Dobra.